Nazywam się Dawid. Kulturystykę uprawiałem przez 20 lat. Teraz trenuję trójbój z Bodynem. 3 razy w tygodniu. Co tydzień rosnę w siłę, a sylwetka sama się robi. Na co patrzeć, kupując białko sylwetkowe? Czy białko to po prostu białko i nie ma żadnej różnicy? W dzisiejszym odcinku ujawnimy parę sekretów przemysłu z odżywkami, o których raczej nie wiedzieliście. Między innymi odpowiemy na takie pytania jak: co wpływa na smak białka, o czym nie mieliście pojęcia? Jak firmy mogą oszukać zawartość białka? Jaki smak serwatki ma najwięcej białka? I na co zwracać uwagę, czytając etykietki? No ale zacznijmy od początku. Skąd ta serwatka tak naprawdę pochodzi? No pochodzi z mleka. W mleku mamy dwie frakcje białka, kazeinę i serwatkę. Podczas produkcji sera kazeina ulega koagulacji, no i z tego właśnie powstaje ser, a takim efektem ubocznym jest po prostu płyn, w którym zostaje wiele tłuszczy, wiele cukru, laktozy, no i właśnie jakieś tam małe ilości serwatki. W latach 60. przemysł nie wiedział, co z tym zrobić, wszystko po prostu szło w kanał, powodowało olbrzymie zanieczyszczenia środowiska, aż po prostu ktoś wpadł na pomysł, jak sfiltrować ten płyn, zwiększając koncentrację białka, pozbywając się zbędnych składników odżywczych, no i potem pruskując to wszystko. I to jest właśnie teraz serwatka, którą dostajemy w przemyśle z odżywkami sportowymi. No i teraz wiedząc, że ta serwatka pochodzi z produkcji sera, od razu powinniśmy się zastanowić, jaki ma to wpływ na smak. No i ma olbrzymi, po prostu serwatka będzie smakować zupełnie inaczej, w zależności od tego, jaki ser był produkowany podczas jej ekstrakcji. Także jeżeli na przykład serwatka pochodzi z produkcji seru mozzarella, no to wtedy jest bardzo kremowa i neutralna w smaku, a jeżeli pochodzi na przykład z produkcji takiego seru jak cheddar, no to wtedy już smakuje bardzo kiepsko. Także niektóre firmy kontrolują tę jakość pod względem surowca serwatki lepiej, a niektóre gorzej. No wiem sam to z własnego doświadczenia, bo zajmuję się profesjonalnie wyrobem nowych produktów. Pracuję jako głowa wydziału nowych produktów dla jednej z największych branż suplementów w Europie. No i ogólnie mogę wam zdradzić, że im większa firma, tym większy ma problem, bo po prostu nie może kupować tej serwatki od jednej mleczarni. Tych dostawców jest po prostu multum, no i zaczynają się wtedy problemy, jeżeli chodzi o konsystencję smakową. Także czasem jest tak, że kupujesz ten sam produkt miesiąc w miesiąc, jednego miesiąca. W tym produkcie serwatka będzie na przykład pochodzić z Nowej Zelandii, a drugiego miesiąca będzie pochodzić z Irlandii. Oczywiście na etykietce nic się nie zmieni, nie będziesz miał pojęcia, dopóki produktu nie spróbujesz. Oczywiście nie ma to jakiegoś tam wielkiego wpływu na wartości odżywcze. Ma to jedynie wpływ na wartości smakowe, ale nie jesteś w stanie tego stwierdzić po prostu patrząc na etykietkę. Producenci tego w ogóle nie deklarują. Jako ciekawostka mogę wam też powiedzieć, że jest białko, no powiedzmy, ekstraktowane bezpośrednio z mleka. Nazywa się to Native Whey, ale jest to po prostu produktem bardzo rzadkim. Jest właściwie tylko jeden producent we Francji, który ma własną farmę z krowami. No i z tego mleka, które tam pozyskują to na tej farmie, ekstraktują właśnie to białko, izolat serwatkowy. Produkt smakuje bardzo dobrze, bym powiedział, no bo nie ma właściwie tej żadnych pochodnych smakowych, takich serowych. No i też bardzo ciekawie sprawdza się żywieniowo, bo ma większy poziom leucyny. No ale tak jak mówiłem, nie jest to dosyć łatwo dostępne, jest to produkt też dosyć drogi. No ale wracając tutaj do naszej serwatki, nazwijmy to serowej, warto by również przedyskutować klasyfikacji, jeżeli chodzi o koncentrację tego białka. Także mamy tutaj oczywiście koncentraty i izolaty. Tak się przyjęło, że koncentraty to zazwyczaj proszki, które mają 60 do 80% białka, a izolaty to wszystko, co ma powyżej 80%. Warto zaznaczyć, że jest to taka terminologia bardzo umowna. Nie ma właściwie tutaj żadnej legalnej definicji koncentratu czy izolatu w Europie. Czyli właściwie producenci mogą nas tutaj
troszkę oszukiwać i możliwe, że kupujemy coś, co jest koncentratem, a ma to 60% białka, gdzie typowo spodziewalibyśmy się prawdopodobnie 80%, no bo typowo właśnie koncentrat ma 80% białka, a izolat 90%. Także warto czytać etykietki i sprawdzać, co tam się dzieje. Też warto zwrócić uwagę, że im większa koncentracja tego białka, tym więcej gubimy tłuszczów i cukrów, a im mniej mamy tych tłuszczów i cukrów, tym bardziej wodniste będzie to białko, czyli niekoniecznie smaczne. No i też cena będzie większa, no bo wiadomo, proces tej filtracji będzie bardziej droższy. No i teraz pytanie, czy warto ci płacić więcej za wodnisty izolat, który ma powiedzmy, nie wiem, 2 czy 3 gramy tłuszczu mniej w miarce? Myślę, że w większości przypadków nie. Oczywiście, jeżeli na przykład kiepsko tolerujesz laktozę, cukier mleczny, no to można by się pokusić o jakiś tam izolat, no bo faktycznie ma to więcej, ma to mniej właśnie cukru mlecznego. Także tak jak mówiłem, typowy koncentrat na rynku ma 80% białka, a przynajmniej tak mówi o tym przemysł, ale w rzeczywistości nie ma 80% białka. Koncentrat może być 80% jedynie jeśli wyjdzie z fabryki, a potem co się dzieje, taki koncentrat po prostu wchłania jakąś tam ilość wody z powietrza i po prostu poziom białka nam się rozcieńcza. Typowy proszek serwatkowy może trzymać 5 albo i więcej procent wody, także robi nam się z tych 80% jakieś powiedzmy 76%. W przemyśle za dużo osób o tym nie mówi, także raczej na etykietce tego też nie zobaczymy. Także mamy jakieś 76% białka, zanim dojdą nam tutaj jakieś składniki smakowe, które rozcieńczą nam poziom białka w produkcie jeszcze bardziej. Warto tutaj zwrócić uwagę, że typowo smaki czekoladowe będą miały najmniej białka z racji tego, że jest tam użyte kakao w bardzo dużym procencie. Także na przykład typowy smak czekoladowy białka może mieć nawet 10% kakao w środku. Także znowu, jeżeli zależy nam na tym, żeby mieć jak najwięcej białka w miarce, albo jesteśmy na budżecie, no to raczej odradzałbym czekoladę, mimo tego, że jest bardzo popularnym smakiem. Lepiej sobie wziąć po prostu bezsmakowe białko, albo białko o smaku wanilia, no bo tam zazwyczaj procent tego składnika smakowego użyty jest bardzo mały, powiedzmy 3 czy tam 2%. Także zawsze czytaj etykietki suplementów. Chcesz tutaj widzieć jedynie koncentrat, serwatki, dodatki smakowe są oczywiście w porządku, jakiś tam słodzik, ewentualnie zagęszczacze, na przykład xanthan gum albo guar gum. Dużo producentów dodaje tutaj mniej wartościowe białka do produktów, żeby po prostu zrobić je tańszymi. Także jeżeli widzisz tam jakąś soję, no to zdecydowanie bym odradzał taki produkt. Warto zaznaczyć, że czasem na etykietce zobaczysz na przykład lecytynę sojową, soy lecithin. Nie ma to nic wspólnego ze źródłem białka. Jest to po prostu emulgator, który sprawia, że białko rozpuszcza się o wiele lepiej. Także nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań żywieniowych. Także typowo będziesz widział tutaj jeden z dwóch emulgatorów, albo coś oparte na słoneczniku, albo coś oparte na soi. No ale na przykład z racji tego, że ostatnio no jest problem na Ukrainie, producenci mieli problem z dostawami słonecznika, no i raczej widuje się więcej tych emulgatorów opartych na soi na rynku. Ale tak jak mówiłem, nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań żywieniowych. Co jeszcze? No pracując w przemyśle też wiem, że dużo ludzi pyta na przykład o profil aminokwasów w serwatce. Jakoś tak się przyjęło, że jest to dobrym wyznacznikiem jakości. Nie wiem dlaczego, bo tak naprawdę serwatka, niezależnie od tego, z jakiego źródła pochodzi, będzie miała bardzo zbliżony poziom aminokwasów. Oczywiście będą tam jakieś różnice, na przykład sezonalne, no bo należy pamiętać, że no wszystko pochodzi tak naprawdę od mleka, od krowy, czyli w zależności od tego, co ta krowa będzie jeść w ciągu roku, no co oczywiście się zmienia z porą roku, będzie miało jakiś tam
wpływ na poziom aminokwasu w mleku. Ale nie stanowi to jakichś wielkich problemów żywieniowych, nie jesteśmy tego w stanie kontrolować. Także jest to poziom takich detali, które nie warto tak naprawdę się zgłębiać. Jedynie, co warto mieć tutaj na uwadze, jeżeli chodzi o aminokwasy i serwatkę, to to, że nie chcemy, żeby w naszym produkcie były żadne dodatkowe aminokwasy dodawane. Na przykład często jakieś tam, powiedzmy, mniejsze branże mogą dodawać aminokwasy typu glicyna do produktu, żeby sztucznie jakby oszukać testy laboratoryjne i pokazać, że białka jest o wiele więcej w produkcie. Także możesz na przykład wymieszać sobie serwatkę 60%, dodać do tego glicyny, no i już na przykład na teście laboratoryjnym wyjdzie, że tego białka jest tam 80% zamiast 60%. Taka praktyka to tak zwane amino acid spiking, no i jest to oczywiście nielegalne, ale czasem się to spotyka na rynku. Także warto po prostu kupować suplementy tutaj od takich branż z dobrą reputacją. Jak to sprawdzić? No jest na przykład organizacja, która nazywa się European Specialist Sports Nutrition Alliance, ESNA, która właśnie jakby monitoruje rynek, kontroluje takie rzeczy. Też dosyć niedawno wyszła akredytacja zwana Informed Protein, która po prostu będzie kontrolować podobne przypadki i będzie wydawać jakby certyfikaty analizy w oparciu o partię produkcji. Także myślę, że będziemy dosyć szybko widzieć tutaj wielkie branże z tymi akredytacjami, także warto też śledzić. Także tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że jest to przydatny materiał. Zapraszam do dyskusji. Jeżeli chcecie usłyszeć coś więcej, jeżeli chodzi o sekrety przemysłu z odżywkami, dajcie znać w komentarzu. Dajcie lajka, dajcie suba. Pozdrawiam. Siła.